Cześć kochani, witam was serdecznie. Mam godzinę 6. No i najśmieszniejsze jest to, że są wszyscy spakowani, tylko nie ja. No i właśnie wczoraj, jak mały poszedł spać, to szykowałam sobie tam rzeczy, które chciałabym zabrać ze sobą. No i też mamy taki meg, że jedziemy najpierw do Niemiec, a potem lecimy stamtąd do Turcji na 16 dni. No a poza tym nie wiem, czy mały wyczuwa to, że dzisiaj właśnie wyruszamy w tak długą podróż, bo będzie to między 12 a 14 godzin na pewno. I był tak niespokojny, albo go coś boli, bo też wychodzą mu 4 zęby na raz, więc to też jest możliwe, a możliwe, że jedno i drugie tak naprawdę. I budził się co godzinę. Tyle z narzekania. Ja mam jeszcze 20 minut, więc tak 20 minut sobie pochilluję jeszcze w łóżku. A potem wstanę, ogarnę moją walizkę, zabiorę się za resztę. Seweryn przyjdzie z pracy, wpakuję wszystko do samochodu i lecimy. To do następnego wejścia. My już jesteśmy na miejscu, w zasadzie to już jesteśmy kilka dni na miejscu. Nie zdążyłam nagrać zakończenia naszej podróży samochodem. W sumie trwała ona 12,5 godziny, z czego jedną godzinną przerwę mieliśmy w Polsce, w Niemczech. Zrobiliśmy 3 bardzo krótkie, kilkuminutowe, dosłownie nawet nie 5-minutowe przerwy. No i w zasadzie to tyle, a dzisiaj o godzinie 14.30 wyjeżdżamy z domu, a o 18.40 mamy wylot do Antalii z Frankfurtu nad Menem. Dolecieliśmy cało i zdrowo, wszystko jest w porządku. My w sumie już jesteśmy 4. dzień, ale słuchajcie, tak tutaj wiecie, czas mamy zajęty, że nawet nie miałam kiedy wyjąć aparatu. Co prawda trochę ponagrywałam przebitek tutaj hotelu, ale chcę nagrać dużo, dużo więcej. Tak tylko chciałam do was wpaść i się odezwać pomiędzy po prostu tymi dniami. No i przywitać się już tutaj w Turcji.
witam się z wami kolejnego dnia. Jak słyszycie, trochę się pochorowałam. Tutaj jednego dnia wiał taki wiatr, chyba był sztorm. Po prostu palmy się kładły do ziemi. Chyba wydaje mi się, że gdzieś to miałam nagrane. Nie wiem, czy chyba mnie wstawiłam na Instastory tego przypadkiem, bo wydaje mi się, że to nagrywałam. Po prostu dramat. Woda, która stała w basenie, normalnie robiły się fale jak na morzu. Naprawdę było zimno i ten wiatr był przeokropny. No i gdzieś tam musiało mnie widocznie przewiać, bo byliśmy na takim mini spacerze. Dzisiaj już ten wiatr jest znowu mniejszy. No i co? I fajnie. I dalej sobie tutaj urlopujemy. No i zobaczcie w ogóle, jaki mam odrost na paznokciach. Widzicie to? 2 tygodnie. Niecałe 2 tygodnie. Tak szybko rosną mi paznokcie i włosy rosną mi równie szybko.
fantasy and often can I leave with you? And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about really leaving with you. Guys sing, if you fight. Witam się z wami już z domu. Słuchajcie, podróż była bardzo ciężka. W każdym razie mieliśmy taki maraton, jeśli chodzi o podróż, dlatego że wyjeżdżaliśmy z Turcji z hotelu o godzinie 11:30. O godzinie 15 mieliśmy wylot. Ten wylot się opóźnił o 15 minut, więc nie tak źle. Lecieliśmy 3 godziny. Potem, zanim odebraliśmy walizki, mieliśmy jeszcze problem z wózkiem, bo nikt nam nie powiedział o tym, że wózek będzie rzucony gdzieś tam. I myśmy czekali tak samo jak w Turcji. W Turcji wyszedł po prostu na band przed walizkami. No i myśleliśmy, że tak samo będzie we Frankfurcie. Natomiast okazało się, że wózki gdzieś tam są pod jakimiś schodami po prostu wyrzucone i one sobie tam czekają i albo ktoś je ukradnie, albo ma szwarta i nie. No więc widzieliśmy, że osoby, które leciały z nami, miały też takie małe dziecko, mniej więcej, chyba nawet mniejsze niż Wiktor, no to nagle znalazły ten wózek i mój tata podszedł i się zapytał, gdzie oni ten wózek znaleźli, no i wskazali nam drogę i tak naprawdę tylko dzięki temu jakby znaleźliśmy ten wózek. No oczywiście gdybyśmy zapytali gdzieś tam obsługi, to na pewno by nas ktoś poinstruował, no ale mniejsza o to. No i jeszcze czekaliśmy na transfer z lotniska do parkingu, na którym był nasz samochód, i z tego parkingu jechaliśmy dopiero do domu. No i w domu byliśmy o godzinie 21:00. No i mały niestety jakby ominął swoją godzinę spania.
i poszedł spać dopiero o 23. Obudził się normalnie o godzinie 7, jak zawsze. No i my o godzinie 10 wyjechaliśmy do Polski, ale udało nam się, mieliśmy dość dobrą drogę i dość dobre warunki jak na tą drogę i o godzinie 21 byliśmy już na miejscu, z tym, że w Niemczech zrobiliśmy dwie bardzo krótkie, dosłownie 5-minutowe przerwy. Natomiast w Polsce zrobiliśmy jedną, taką ciut dłuższą, na obiad, około 20 minut. No i właśnie w tych trzech przerwach głównie chodziło nam o to, żeby mały trochę się wyprostował, no i skorzystaliśmy z toalet i tak dalej, ale to naprawdę, no, zależało nam na tym, żeby być po prostu jak najszybciej w domu. Ominął swoją godzinę snu i zasnął tutaj również o 23 prawie, więc my byliśmy po prostu wykończeni. No i tak to wyglądało. Ja następnego dnia poszłam na paznokcie, moja koleżanka właśnie, która robi mi hybrydy, zgodziła się mnie przyjąć. W niedzielę właśnie o 21 byliśmy w domu, a w poniedziałek na 15 miałam u niej wizytę. W poniedziałek jeszcze mieliśmy bardzo dużo rzeczy do załatwienia, byliśmy w Gdańsku, Seweryn miał tam sprawy związane z pracą do załatwienia. Jak wróciliśmy, to jeszcze musiałam obrócić pocztę główną u nas w mieście, a wiadomo, co na tych pocztach się dzieje. No i cudem zdążyłam na tą 15 na paznokcie i teraz tak one wyglądają. Każdy ma inny kolor i tutaj takie delikatne, o coś. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się vlog podobał. Dajcie kciuki w górę, jeśli tak było. Zostawiajcie komentarze. Zapraszam Was na mojego Instagrama. I do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa, pa!